Dobra, słuchajcie, no to jak już powiedziałem, za pół godziny, tak, za pół godziny jest Mists of Pandaria Remix, co generalnie najważniejsze dla mnie jest to, że oni powracają, odnawiają stare dodatki i na pierwszy ogień poszła Pandaria. Akurat. Oglądałem wywiad swoją drogą, czemu Pandaria, a to w zasadzie tak to wyszło, że po prostu Pandaria im się podobała, tak nie podali jakiegoś super tam dzikiego 300 IQ powodu za tym. Natomiast Pandaria jest w ogóle strasznie ciekawym dodatkiem. Tak z perspektywy czasu na tle innych. Pandaria jest naprawdę nie byle takim jakim dodatkiem i nie chodzi mi wcale tylko o pandy. Znaczy, no w pewnym sensie trochę chodzi. Bo Pandaria to jest chyba numer jeden taki dodatek, który na dzień dobry, no nie był przyjęty super, prawda? I zresztą, o, no to tutaj, no właśnie. To jest launch gameplayowy, trailer, znaczy Pandaria. Nie wiem, co ja z tym launchem dzisiaj i launcherem. To był, wydaje mi się, że w tamtym czasie to był najbardziej zdislajkowany filmik WoWa. Pandaria na dzień dobry, mówiąc delikatnie, jakoś super pozytywnie przyjęta nie była, jak tu widać, ale jak, no, jak widać również tutaj w komentarzach, to jest taki dodatek, co po latach jest, cieszy się takim uznaniem bardzo dużym, na zasadzie, kurczę, aleśmy byli głupi, aleśmy nie docenili, aleśmy nie wiedzieli, co tutaj się wtedy dzieje. I w ogóle ja na dzień dobry powiem, że ja sam totalnie byłem jedną z tych osób, co też na dzień dobry tak no nie miała pozytywnych. Nie byłem dobrze nastawiony do pand i długi czas zajęło, żebym się do tego przekonał. I dopiero po czasie, zwłaszcza tak lorowo, ja po czasie mega doceniłem Pandarię, jakby cały ten background i tak dalej, tylko no tu jednak była na dzień dobry ta taka ściana, przez którą trzeba było się przebić. No nie ma się co oszukiwać. No właśnie, mało tego, właśnie tak jak piszecie, mało tego, że to jest doceniony dodatek po czasie, to wedle wielu osób to jest wręcz najlepszy dodatek, a przynajmniej jeden z najlepszych. Znaczy w ogóle Pandaria była mocnym takim odejściem klimatycznym. Znaczy tak, no bo to było na dzień dobry, bo to był pierwszy dodatek, który był okrzyknięty mianem New Warcraftowym. I nawiasem mówiąc właśnie, jest bardzo duża analogia, tak z perspektywy czasu też, między Pandarią a Dragonflight. I ja w ogóle uważam, że Dragonflight może zdetronizować Pandarię pod względem właśnie po czasie, to dopiero z perspektywy czasu zobaczymy, pod względem tego dodatku, który no generalnie tak nie cieszył się za swojego życia jakimś super hype'em, ale po czasie się okaże, że strasznie dużo osób ma jakiś bardzo szczególny sentyment do tego Dragonflight, bo to był bardzo dobry gameplayowy dodatek, tak samo jak Pandaria. Choć od razu powiem, że akurat historia, to myślę, że nawet po czasie będzie znacznie lepiej mimo wszystko oceniona w Pandarii. Ale znowuż, nie? Jakby Pandareny, nie? I do dziś tak naprawdę bardzo wiele osób ma po prostu takie nie Warcraftowe, nie ten, nie chcę w ogóle słuchać, nie ten, bo po prostu pandy, nie? I tak, i Kung Fu Panda. Akurat było tak, że jak ogłosili to Kung Fu Panda. Kung Fu Panda chyba ogłoszono zaraz jakoś po tym, nie? Albo przed tym i ona wyszła później. No, to jest bardzo, to się stało w tym samym punkcie jakby na osi czasu, ale generalnie to od razu, bo niektórzy zarzucają, że Blizzard próbował Pandarię wydać na fali Kung Fu Pandy, to chyba raczej nie ma sensu, bo Pandaria musiała zacząć powstawać na długo zanim ogłoszono Kung Fu Pandę. Kung Fu Panda, Pandaria i jak wytresować smoka Dragonflight. No przecież to jest 300 IQ rozkwina teraz. Mi się podobało, jak w momencie wyjścia mopa ludzie płakali, że pod azjatycki rynek pandy ma być, nie pasują do uniwersum. Meanwhile pandy w uniwersie w Warcraftie czy uznawany za piklor Warcrafta. Tak, to prawda, choć tu też trzeba zaznaczyć, że te pandareny były w Warcraftie 3, chociaż one były jako easter egg, nie? Tak naprawdę, jako taki żart tak naprawdę. I co więcej, to jest też fajna ciekawostka, jak ogłaszano Mists of Pandaria, to na tyle dziwne było przyjęcie tego, że Blizzard musiał oficjalny statement wydać, że to nie jest żart. Strasznie dużo osób myślało, że to jest żart. I były całe... widziałem to dzisiaj. Były całe... na forach całe wątki o tym, jakby teorie, na zasadzie oto 100% prów, że Blizzard totalnie, że to jest jakiś żart, mimo tego, że to nawet nie był tam 1 kwietnia ani nic w tym stylu, ale naprawdę bardzo dużo osób było nieironicznie przekonanych, że Pandaria to jest żart akurat.
Sam trailer był bardzo biedny, wcześniej trailer jak dostawaliśmy i Lidana, Lich Kinga, The Thinga, tam nic nie dostaliśmy. No tak, no trailer, ja w ogóle uważam, od razu powiem, no właśnie, weźmy się za te pandareny tak naprawdę od razu. Ja w ogóle uważam, że z pandarenami to było w dużej mierze tak, i w ogóle z Pandarią, z lore i klimatem, mówię teraz jakby tak szeroko, było tak, że Blizzard moim zdaniem trochę źle to przedstawił. Blizzard zrobił coś fajnego, mam na myśli zwłaszcza lore pandarenów i pandarii. Blizzard zrobił coś fajnego, naprawdę, lore pandarenów jest świetne, tylko graje trochę, trailer zwłaszcza, nie? W trailerze to w ogóle jest z kilometra, ale w grze też jest ten problem, że oni trochę źle ich przedstawili, bo oni strasznie się skupili na tym takim ich takim śmiesznym klimacie. Generalnie się miało, nawet w Pandarii, w tych questach się miało cały czas wrażenie, że ci pandareni to jest jeden wielki taki comic relief. I jakby, i okej, to jest jakby ich jakiś tam taki klimat, taka specyfika, ale oni trochę za dużo tego zrobili. To jest w ogóle coś, co moim zdaniem, to jest problem, który się zaczął moim zdaniem w Kataklizmie, że w questach, to bardzo widać, w krainach, że Blizzard strasznie zaczął nadużywać właśnie tych takich śmieszkowych wątków, śmieszkowych questów, takich, wiecie, mają być taką jakby odskocznią od jakby tej poważnej fabuły, które generalnie same w sobie moim zdaniem są fajne, nie? To questy typu w Kataklizmie, ten w Badlandsach, the day that Deathwing came, nie? Że tam, że te trzy osoby tam opowiadają historię o tym, to generalnie ten quest jest jedną wielką beką i generalnie one są fajne. Ale w Kataklizmie i potem w Pandarii, no już tym bardziej, strasznie z tym przesadzili. I moim zdaniem oni w Pandarii się tak trochę nauczyli, że trochę za bardzo, jakby za dużo, proporcjonalnie za dużo śmieszkowania. Znowu, że jest analogia moim zdaniem z Dragonflight, bo w Dragonflight z kolei też nadużyli pewnego motywu, który sam w sobie nie jest zły. W Dragonflight jest dużo tej takiej, jak to ludzie nazywają, terapii, prawda, emocjonalnej, że wszyscy tam przeżywają jakieś emocjonalne tam ceny, gadają jakby byli na jakimś posiedzeniu, kurde, terapeutycznym. Co i generalnie jakby historie takie bardziej emocjonalne, personalne, moim zdaniem znowuż same w sobie nie są złe. Ale to jest kwestia tego, że jeżeli tego nadużyjesz, tego za dużo zrobisz, no to właśnie efekt jest taki, że to bardzo obrzydzasz. No i znowuż w Pandarii moim zdaniem trochę tak było, bo raz jeszcze tak naprawdę lore pandarenów, wcale jakby historia, wcale nie jest taka. Oni mają taki klimat, oni sprawiają takie wrażenie i questy w grze też sprawiały takie wrażenie, ale to lore wcale nie było takie. Lore pandarenów, nawet bym powiedział jak na Warcrafta, jest dosyć takie, no nie wiem czy mroczne to nie jest trochę za duże słowo nawet, ale no jest jak najbardziej poważne, nie? Ale właśnie gra za mało to zaakcentowała. I też te postacie pandarenów, nie? Właśnie znowu, zbyt bardzo się skupili na tym goofim klimacie i nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale ja sobie tak o tym pomyślałem po czasie, że faktycznie nie ma żadnego pandarena prawie w grze, który w jakimś stopniu nie był comic reliefem, oprócz Taranzu. Taranzu to była jedna postać, która jakby była robiona od początku do końca na poważnie, jak chodzi jakby o pandarenów jako postacie. No wiadomo, jak tam parę jakichś tam innych pobocznych, pojedynczych, to tak, ja mówię o tych na pierwszym planie, co się najbardziej liczyli. I kurde, to był moim zdaniem błąd. To był błąd. Naprawdę, Blizzard po prostu stworzył coś fajnego, ale źle to sprzedał. Ten trailer to już w ogóle był, to jest jakby apogeum tego tak naprawdę, tak? W sensie, samo pokazanie krain jeszcze okej, ale właśnie ci pandareni jakieś zupełnie, to nie było dobre. Źle to przedstawili. Przyjęcie, jakby Pandaria miała już na dzień dobry duży problem. Podobnie moim zdaniem, nie do końca w tym samym sensie, ale podobnie jak Dragonflight w tym sensie, że Dragonflight też bardzo słabo moim zdaniem było zapowiedź. Słabo miało to zapowiedź zarówno cinematic, jak i gameplay. Ta animacja cesarzu Shao Shao jest dojrzała. Dowiadujemy się, czemu harmonia jest tak ważna dla pandarynów. Tak, ja generalnie nie chcę się w to jakoś tutaj super wgłębiać, bo ja chcę zrobić taki overview generalnie całego dodatku. Ale tak, naprawdę mówię to, ręczę za to całym sobą. Lore Pandarii jest naprawdę fajne i fabularnie uważam, że jest to jeden z najlepszych dodatków pod względem fabuły ze wszystkich w WoWie. I tutaj się kończy akurat analogia z Dragonflight, bo Dragonflight z kolei absolutnie nie podsumuję tak ani teraz, ani myślę, że z czasem. No, czy będzie Mob Classic, jak jest ta Pandaria? Ciekawe pytanie, jakby to jest, szczerze powiedziawszy, nawet nie wiem, co obstawiać bardziej na ten moment, czy Mob Classic będzie, czy nie. Ale no zobaczymy, to już tylko czas pokaże. A jeżeli chodzi o krainy, o których już w sumie zaczęliśmy tym akcentem, to
To jest w sumie ciekawa rzecz. No, zresztą wcześniej tam też wspominaliśmy. Ja generalnie nie uważam krain Pandarii za najlepsze. Jeżeli miałbym zrobić, czy jak kiedyś zrobię, ranking dodatków pod względem krain, jakby kontynentów jako całości, to Pandaria nie będzie moim zdaniem w górnej połowie. Pomimo tego, że Pandaria ma bardzo fajne niektóre krainy. Moim zdaniem Jade Forest jest chyba najlepsze. Jade Forest i Vale of Eternal Blossoms to są bardzo fajne krainy. I generalnie Pandaria, to nie jest tak, że one są jakieś, że mi się jakoś super nie podobają, ale właśnie niestety Pandaria ma też takie smrody straszne, jak chodzi o krainy. Takie właśnie jednak z tych absolutnie gorszych na przestrzeni lat w WoWie. I to są krainy jak Town Long Steps. Strasznie nudna jest ta kraina. I Dreadwastes. Dreadwastes to jest naprawdę... Ja mam dużo tolerancji do takich nieprzyjemnych do nawigowania krain w WoWie. Chociaż nie wiem, czy tam to akurat jest kwestia tego. Ale nienawidzę Dreadwastes. Nie cierpię. Heart of Fear zresztą też. Absolutnie nigdy mnie to nie przekonało. Nie cierpię. Jedna z najbardziej znienawidzonych krain. Do końca nawet, szczerze mówiąc, nie potrafię chyba tego wytłumaczyć, z czego to wynika. Ale jakoś, kurczę, nie wiem, strasznie mi się nie podobało. I to nie chodzi o to, że nieprzyjemne krainy mi się nie podobają, bo są nieprzyjemne krainy jak najbardziej, które mi się podobają. Ale Dreadwastes jakoś kompletnie nigdy. Nie. Po prostu nie. Ale... Pomimo tego, że tak klimatycznie, nazwijmy to, krainy Pandarii nie należą do moich ulubionych, to i tak uważam, że krainy Pandarii są bardzo przełomowe były, tak naprawdę. Bo klimat klimatem, ale Blizzard w Pandarii próbował tymi krainami zrobić coś więcej niż do tej pory. Blizzard próbował na endgame, coś co ja sobie bardzo cenię. Blizzard w Pandarii wrócił do chęci ożywienia świata. Blizzard w Pandarii próbował z krain zrobić coś znacznie więcej niż tylko pudełko na questy. I to jest moim zdaniem turbo istotne tak naprawdę, zwłaszcza z perspektywy czasu, bo nawet na etapie questowania w Pandarii dużo było takich rzeczy, co kompletnie wcześniej było. Jakieś takie, nawet pierdółki, jakieś takie pojedyncze skarby, czy te lorowe właśnie. Tam jest dużo tych takich lorowych, tych zwojów. No jakby widać, że to są naprawdę... Pandaria była z mega miłością zaprojektowana. I też rarki w ogóle. To zmiana tego, że te rarki już nie są takie rare, tylko że to są takie bardziej mini-bossy, nazwijmy to, choć to trochę chyba przesada, w otwartym świecie. I parę innych rzeczy, które były też dodawane na przestrzeni czasu. Jakby to jest... Powód, dla którego pomimo tego, że krainy Pandarii klimatycznie nie są dla mnie ulubionymi, to gameplayowo, kurde, uwielbiam Pandary. To jest ta dziwna myśl, do której zmierzam. Pomimo tego, że te krainy nie należą do moich ulubionych, to je absolutnie uwielbiam. Bo one mają po prostu w sobie tyle takich dodatkowych rzeczy zawartych, gdzie był problem tak naprawdę od TBC to jeszcze, bo tam jeszcze powiedzmy, ale w Wotrku i Kataklizmie otwarty świat nie żył. Otwarty świat to były tylko questy do levelowania. A i tak potem ich nie było, bo ludzie spamowali dungeony, a potem jeszcze Dungeon Finder wszedł. I to był moim zdaniem duży problem. W WoTku na endgame nie miałeś absolutnie żadnego powodu, żeby robić cokolwiek w otwartym świecie i tak samo... No w Kataklizmie, no tak, już w Kataklizmie były trochę te daily questy, coś tam próbowali, ale jeszcze nie tak moim zdaniem. To było bardziej takie chwilowe. W Pandarii bardziej moim zdaniem na poważnie to próbowali zrobić, no ale właśnie... Też trochę przesadzili w pewnym sensie, bo daily questy, właśnie, tu przechodzimy do daily questów, o tym chciałem wspomnieć. Daily questy to jest, jak się pyta ludzi, dlaczego nie lubili Pandarii, o zakładają, że grali w ogóle w Pandarię, że przeszli przez barierę, bo pandy, to daily questy są chyba tak mi się wydaje, że to jest jeden z takich najpopularniejszych zarzutów wytykanych Pandarii, że po prostu... Daily Quest to była, że Pandaria to była jedna wielka po prostu grind fiesta właśnie. Blizzard strasznie próbował, z dobrych przyczyn moim zdaniem, w sensie intencje Blizzarda moim zdaniem były słuszne z tymi Daily Questami, bo to było właśnie znowuż to, żeby ożywić otwarty świat, żeby ludzi wypchnąć do tego świata, żeby było co robić. Tylko niestety to są jeszcze czasy, gdzie Blizzard projektując nowy content wychodzi z założenia, że on musi być nagradzalny w player power, żeby dać jakąś zachętę do robienia go, co w praktyce oznaczało, że go trzeba było robić. I tak trochę było z tymi daily questami.
I tak naprawdę nieważne, jakie one by nie były, ich było dużo, one bywały różnorodne, bywały różne, ale no ale po prostu ludzie z perspektywy, to jest trochę chyba jak z Torghastem na przykład, czy z wieloma innymi rzeczami, że po prostu ludzie ich, i ludzie je źle pamiętają, bo po prostu czuli, że musieli je robić. Dopiero w Dragonflight, wiele dodatków później, Blizzard dopiero od tego odejdzie. Tak, o 19. Lubiłem ten Daily Quest do Golden Lotus, co beczka się ciąga na murze. Znaczy, czekaj, chyba go nie kojarzę, bo ogólnie to właśnie, to też trzeba w ogóle powiedzieć. Ja, w ogóle dodatek Kataklizm i Pandaria są dla mnie o tyle ciężkie, nazwijmy to, że ja w nie grałem, ale to są dwa dodatki, w których ja byłem totalnym casualem. Naprawdę, to było moje najbardziej... To był taki dziwny okres w moim życiu, gdzie ja się bardziej skupiałem na pierdołach takich typu in real life, jakby wiecie. Tak, ja do gimnazjum generalnie wtedy. Jak wychodził Kataklizm, to ja byłem w gimnazjum. Już nie ma gimnazjum przecież. I w ogóle też jak rozważałem sobie o tym dzisiaj, to sobie uświadomiłem, że ja w ogóle moją żonę poznałem, jak jeszcze wątpię był. To jest w ogóle, jaki to jest w ogóle odstęp czasu, ale... To, co jest ważne na potrzeby tego, to jest to, że ja tak dosyć mocno casualowo w to gram. Jakby Raid Finder czasami zrobiłem, właśnie te daily questy coś tam porobiłem, ale właśnie nie jestem w stanie powiedzieć, że ja robiłem je, jakby wiesz, wszystkie i że je pamiętam w ogóle, wiesz, i tak dalej. Podejrzewam, że większości, szczerze powiedziawszy, nie robiłem. W wodzie poszli drugą stronę i wywalili kompletnie daily, z wyjątkiem później dodanych Apexis daily. Tak, tak, no jakby... No to tak chyba to trochę często tak z Blizzardem jest, nie? Że to jest tak trochę chyba od skrajności do skrajności. No i garnizon, no w wodzie Blizzard trochę zabije niestety znowu ten otwarty świat. Ja jestem osobiście zwolennikiem tego, żeby Blizzard ożywiał ten świat. No i Blizzard zdaje się też jest. No i w Dragonflight znowuż poszliśmy parę kroków dalej, żeby ten niesamowity sen urzeczywistnić w realiach retaila. Ale mówię, no daily questy i tak są jak tymi niestety... Tą drzazgą wokół chyba dla wielu osób. Ale no. Chociaż w sumie daily questy to też w sumie jest związane z inną rzeczą, o której teraz pomyślałem w Pandarii. W Pandarii były jeszcze te valor pointy. I tu mnie poprawcie, jeśli się mylę. Ale wydaje mi się, że to chyba tylko w Pandarii było tak. Czy w Kataklizmie już się upgrade'owało itemy valor pointami? Chyba nie. Bo w Pandarii na pewno się upgrade'owało, bo to pamiętam. Nie upgrade'owało się, prawda? O, to dobrze, okej, okay, to... Ja w ogóle uważam, że to był bardzo dobry system. Znaczy bardzo. Był dobry. Ja naprawdę uważam, że Valor Pointy były spoko systemem, bo to jednak... To była taka... I w ogóle ten system, że każdy item, bo to tak naprawdę do tego się sprowadzało, że każdy item mogłeś dwustopniowo upgrade'ować. I dzięki temu tak naprawdę czegokolwiek byś nie robił, to... Okej, okay, można to traktować jako zmuszanie do kontentu oczywiście, ale z drugiej strony też było tak, że to była jakaś taka fajna forma takiej naturalnej progresji, którą jednak otrzymywałeś w trakcie gry. Nie wiem, ja naprawdę uważam, że to był... Miałeś jakiś powód, żeby robić cokolwiek poza rajdami i ja naprawdę uważam, że to był spoko system. Jak chodzi o Valor Pointy, to było na tamten czas optymalne moim zdaniem rozwiązanie, które potem będzie zastąpione... rzeczami typu Thunder Forging, jeszcze w tej samej Pandarii przecież. Ja właśnie nie pamiętam, jaka była relacja między Thunder Forging, czyli opartą na losowości szansą na to, że dostajesz item i on ci się item levelowo po prostu sam zupgrade'uje. Nie pamiętam, jaka była relacja do tego, ale to się chyba jakoś wykluczało. Jak wyszedł Isle of Thunder, to chyba się nie upgrade'owało tych itemów, nie? Czy je się właśnie upgrade'owało, właśnie, że, ale mogły ci się same zupgrade'ować? I właśnie, kurczę, tego powiem szczerze, nie pamiętam dokładnie, jak to było. Ale w Pandarii też generalnie nawet ten Thunder Forging nie był taki zły. Bo to dopiero w Legionie będą z tym jaja, bo to jeszcze przetrwał Warlords of Draenor i w Legionie zrobił z tego Titan Forging, że te itemy mogą ci się w ogóle jakieś tam maksymalne ilości tych item levelu kapować. W ogóle to była paranoja, więc... Więc jakby te jaja z tym związane były dopiero później. Ale na moment Pandarii ja uważam, że to był spoko system i naprawdę uważam, że głupie to było, że oni potem z tego zrezygnowali na rzecz właśnie Titan Forgingu. A z tego, co kojarzę, w ogóle powodem, dla którego to zrobili, było to, że im się nie podobało, że to było słabe, jak dostawałeś item na rajdzie i nie mogłeś go założyć od razu. I musiałeś tam iść i go upgrade'ować. Jakby takie, okej, okay, dobra, to może niech będzie, że to był problem. Tylko, że... Potem Blizzard i dlatego z tego powodu, żeśmy usunęli dobrze działający moim zdaniem system, generalnie rzecz biorąc dobrze, no bo wiadomo, no nie był idealny. A potem
po usunięciu tego systemu, Blizzard zaczął wprowadzać systemy typu Azerite Armor, które miały dokładnie ten sam problem. Ja tego nigdy nie kumałem. Ale fajne jest to, że mogę już mówić o tym, że ten system, oni wrócą w pewnym sensie do tego. Lepszą iteracją moim zdaniem tych systemów jakby takiej naturalnej progresji i upgrade'owania itemów jest to, co w Dragonflight weszło, w 10.1, jeśli się nie mylę. To jakby to uważam, że to jest najlepsza iteracja tego typu systemów jakby upgrade'owania itemów i takiej progresji chyba w ogóle w historii WoWa. Jedyna zaleta moim zdaniem tego, co było w Pandarin nad tym, co jest Dragonflight, to jest to, że to w Pandarii jednak było bardziej intuicyjne. Ten system Dragonflight, on sprawia wrażenie strasznie jakby takiego przekomplikowanego, bo tam jest miliard tych walus, tych crestów i tych champion, weteran i tak dalej. To jest mniej intuicyjne po prostu. Tak, oni przez kilka dodatków mieli problem z rozkminianiem systemów girowania, Benti, Gear, Crystal, ZSL. Tak. Generalnie jeszcze innym zupełnie wątkiem, abstrahując od Pandarii, nie pamiętam, kiedy oni usunęli Reforging. Chyba w Wodzie czy w Legionie, ale akurat Reforging to jest też jeden z tych systemów nie do końca upgrade'owania, chociaż w pewnym sensie, który uważam, że był spoko i też nie kupuję tego, czemu go usunęli, no ale to tam inny temat. Zahaczając trochę też o Pandaria Remix, wreszcie przechodzimy do feature'u Pandarii, którym się chyba najbardziej jaram na Pandaria Remix. Scenariusy. I scenariusy to z kolei jest coś, co ludzie chyba jest wśród tych rzeczy, które ludzie najlepiej z MOPA pamiętają. Choć od razu powiem, że tu coś czuję, że będzie mocny nostalgiaczek z tymi scenariusami. Ja je bardzo fajnie pamiętam. Naprawdę je bardzo fajnie pamiętam. Gameplayowo one pewnie wcale nie były takie super jak w pamięci. One, tak jak kojarzę, one były takie, że tam właśnie trochę tego gameplayu trochę nie było. W sensie niby trzyosobowe scenariusze to są, które niezależnie są od roli, dzięki czemu nie ma kolejek, bo taka generalnie była wtedy idea, żeby po prostu zaprojektować coś obok dungeonów. W ogóle właśnie, żeby było coś oprócz tego standardowego pakietu. I to jest moim zdaniem też coś, za co Pandaria należy docenić, że Pandaria próbowała zrobić coś nowego w postaci właśnie chociażby tych scenariusów i potem będziemy, Blizzard będzie jakoś tam kombinował. Ale tak naprawdę wszystkie dodatki do Pandarii to jest tak naprawdę standardowy pakiet, rajdy, dungeony i ewentualnie PvP dla tych 5% playerbase'u i tyle. Choć scenariusy, tak nie wiem, tak mi się wydaje, ale one chyba są najbardziej, bo jak one wyszły swojego czasu w Pandarii, to nie wydaje mi się, żeby przyjęcie tych scenariusów było takie, o, ale to jest super content. To było coś takiego, co się fajnie robiło raz, ale potem to już w ogóle kompletnie jakby, tak jak ja pamiętam, raz jeszcze poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że tak naprawdę z czasem w tej samej Pandarii te scenariusy trochę, jakieś takie znaczenie, to trochę jakby naturalnie wymarło. Ale wydaje mi się, że chyba myśmy ówcześnie nie docenili tego, jak bardzo scenariusy były fajnym contentem dla takiego cichego, większościowego, totalnie casualowego playerbase'u. Tak mi się wydaje, że to jest powód, dla którego z perspektywy czasu, jak się ludzi pyta, to tyle osób te scenariusy tak fajnie pamięta. Bo to jednak, w scenariusach jednak fajne było to, że to był fajny sposób na to, żeby uczestniczyć, czy zobaczyć jakieś ważne, fabularne wydarzenia, ale niekoniecznie w formie rajdu dungeonu, które generalnie słabe, moim zdaniem zawsze były narzędziem do opowiadania historii, czy questów, które z kolei no, są repetytywne jakby i powtarzalne. Ale właśnie, jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mam krytykę z kolei pod adresem remiksu. Dla mnie jest to absolutnie skandaliczne i naprawdę jestem zły na to, że w remiksie, chyba że to zmienili, ja o czymś nie wiem, ale chyba nie, nie będzie tego legendarnego questline'u Rafiona. Co jest moim zdaniem taką bzdurą, bo kurde, to by w ogóle tak pasowało. Jesteśmy w Dragonflight, gdzie Rafion wreszcie stał się ważną pierwszoplanową postacią. I kurde, jest Pandaria Remix przy Dragonflight. Pandaria, w której tak naprawdę, tak globalnie pierwszy raz Rafion stał się ważną postacią. I kurde, nie ma tego questline'u. A nie ma go w grze, to jest ważne, go nie można już zrobić, go usunęli wraz z tym, jak Warlords of Draenor weszło. To naprawdę uważam, że jest strasznie, mogliby ten questline dać już nawet nie kombinując z tymi legendarkami i tak dalej, zdać samą po prostu historię, żeby sobie można było zrobić, by się ten brąz zdobywało. Naprawdę uważam, że to jest bardzo, bardzo
zmarnowana, niewykorzystana okazja ze strony Blizzarda. I to naprawdę, to jest szkoda moim zdaniem. Będzie się dało zdobyć ten legendarny bug z tego legendarnego questline'u Rafiona, ale nie będzie samego questline'u. Tak ja to przynajmniej rozumiem. Chyba, że czegoś nie wiem, ale wydaje mi się, że tak jak to opisałem. Po stronie Hordy to był dobry filozoficzno-polityczny quest. Ja generalnie, ja nie zrobiłem tego questline'u swego czasu do końca, bo raz jeszcze ja wtedy byłem takim turbo casualem, ale kurde, tak jak to pamiętam i sobie potem oglądałem na YouTubie, jak się bardziej wkręcałem w lore i tak dalej, ten questline, on był naprawdę fajny. On był naprawdę, kurde, fajny. On jest naprawdę ciekawy. No ale no trudno. No, ale wiecie, może dodadzą. może jeszcze dodadzą. Ta Pandaria ma trwać z 3 miesiące co najmniej, więc... Kto wie, może, bo wydaje mi się, że to jest jednogłośny feedback też ze strony graczy, że tego bardzo brakuje. Inna rzecz, której jak rozumiem nie będzie, to są challenge mody z dungeonów. Pandaria po raz pierwszy wprowadziła protoplastę Mythic Plusów. Challenge dungeony, czyli w challenge modzie, czyli po prostu przeskalowane trudnością do góry i tam i robione na czas. I miały za to oczywiście te unikalne swoje nagrody. Uważam, że w remiksie powinni wprowadzić to, żeby to było też, a wydaje mi się, że nie byłoby to trudne, no bo to dosłownie, no to jest technologia, której Blizzard używa na bieżąco i po prostu ewentualnie dać inne recolory tych setów challenge'owych, chociaż akurat te sety są do zdobycia, to trzeba Blizzardowi przyznać, że tutaj akurat zastosował ten fajny moim zdaniem pomysł dawania recolorów tych starych właśnie takich Feat of Strength rzeczy. Ale się po prostu kupuje jakby normalnie, regularnie za brąz, z tego co pamiętam. Tak, bo ja nie wymyśliłem sobie tego, nie przyśniło mi się to, nie? Że będą te challenge mode'owe sety, ale recolory ich do zdobycia. Tak, nie wiem, pamiętam, że to sprawdzałem, ale już nie jestem pewien, nie wiem. O, dzięki. To potwierdziłeś mi, że ja też nie wiem, dobra. Tak. Ale wydaje mi się, że będą. Przepraszam, jeśli kogoś tu wprowadzę w błąd, ale na Wowhead nie znalazłem. A to nie wiem, może mi się to przyśniło. A, no dobra, no to... Chyba nie, no dobra, to duże L, Blizzard. kurde, to przyśniło mi się, patrzcie, to, jednak to się zdarza, że mi się coś takiego przyśni. A, szkoda, no nieważne, może jeszcze będą, znowuż, może coś jeszcze będą dodawać. Już zaraz wychodzi, już zaraz będzie premiera, już za minutę. No, pewnie parę minut tak naprawdę. Inna rzecz jeszcze, o której w Pandarii jest moim zdaniem do wyróżnienia. Talenty. To jest ciekawy w sumie temat, bo to jest coś, co tak z perspektywy czasu zdawałoby się być kompletną porażką. No bo Pandaria wprowadziła te takie kafelkowe talenty. Pokażę dla tych, co nie kojarzą. Pandaria Talents. No tak, mogą nie kojarzyć, no bo tego przecież już nie ma. Tak wyglądały nowe talenty od momentu Pandarii. To widać? Widać. Gdzie wcześniej to były te legendarne drzewka. I tam... No i w Dragonflight wróciliśmy ku uciesze wielu osób do tych drzewek. Siemaneczko. Także chyba możemy to odhaczyć jako niby nie wypał. Ale ja się z tak postawioną tezą zupełnie nie zgodzę. Ja uważam, że pandariowe talenty były fajne. Ja uważam, że ten schemat tych talentów, rework talentów, którym Blizzard potem podąży przez parę dodatków, był na plus. Pomimo tego, że największym fanem jestem talentów Dragonflight. Jest tak dlatego... Tak, już wchodzę. Jest tak dlatego, że... Moim zdaniem, tym nowym talentom Dragonflightowym jest o wiele bliżej tym talentom pandariowym, niż do tych starych. Wizualnie te drzewka Dragonflightowe wyglądają podobnie do tych starych drzewek, ale uważam, że funkcjonalnie, gameplayowo, znacznie im bliżej do tych talentów. Ja uważam, że okej, Blizzardowi nie udało się zrobić to, co chyba zakładał, czyli że nie będzie metabuildów, no ale zawsze będą, nieważne co zrobić, zawsze będą metabuildy. Ale uważam, że te talenty, ten design powodował, że był jakikolwiek wybór w talentach. Bo z tymi drzewkami, że to były hybrydowe buildy i tak dalej, umówmy się, z tego samego powodu, o którym powiedziałem przed chwilą, to była uda w dużej mierze, ale to wizualnie faktycznie sprawiało lepsze wrażenie. Natomiast gameplayowo ja uważam, że absolutnie te nowe talenty były winem. Właśnie, wiecie co jeszcze Pandaria przecież wprowadziła? No przecież! Hej, Pandaria wprowadziła... Słuchajcie, my tu gadamy jakieś tam pierdoły, jakieś tam kurde scenariusy o dungeonach, tam raj... Pandaria wprowadziła Battle Pety. Nie wiem czy na launchu. Chyba na launchu, tak, chyba na launchu były już te battle pety. Też uważam, że
to jest system mem, ale kurczę, uważam, że szkoda, że Blizzard tak trochę, no nie do końca porzucił ten system, ale kurde, ja uważam, że to jest, znowuż obok scenariusów, to jest coś, co trzeba docenić, że Blizzard jednak próbował wyjść poza schemat i zrobić, kurde, coś nowego. No bitwy pety, tak, bitwy petów, tak, dokładnie tak. Pokemony, no nazwajmy to po imieniu, my możemy tutaj to nazwać po imieniu. Szkoda, że ten system tak, okej, oni wprowadzają nowe pety, w teorii czasami nowe umiejętności, coś tam, ale kurczę, ale z drugiej strony pewnie nie warto by było, pewnie nie warto w to inwestować jakoś więcej czasu. Ale ja to lubię, ja osobiście, ja doceniam to, że jest tego typu content i raz na miliard lat mogę kurde się w to sobie jakiegoś tam pet battle strzelić. Sam fakt istnienia tego, moim zdaniem, jest. System pay to win z petami ze sklepiku, to prawda. Na dzień dzisiejszy to jest najbardziej pay to win system w grze, masz rację. To prawda, to jest bardzo straszna uwaga. Bo akurat, akurat w sklepiku są potężne battle pety niektóre. Na przykład Lil Ragnaros, czy jak mu tam, to wydaje mi się, że to jest dosyć potężny battle pet, więc to jest w sumie, to jest good point, to prawda. O, i Brawler's Guild, jeszcze było coś takiego. To było też, kurde, chociaż ja Brawler's Guild dopiero się chyba zanurzyłem później, gdzieś tam w okolicach. Działa już? Wywaliło? No to widzisz, to ja jeszcze poczekam, to ja jeszcze będę sprytniejszy. Kim będziesz grał na remiksie? Szamanem, trolem. Działa, minie działa i śmiga. Dobra, ja na loading screenie stoję, serwery robią brr. No takie sprzeczne komunikaty mam, czyli zależy pewnie od serwera. Dobra, a który stoi? Czy Pandaria jest cross? Zagrać serwery w kosmos? To widzicie, to jest dobrze, że ja kurde tego nie...